Jakie warzywa wysiewamy w maju? To temat dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Jedną z najprzyjemniejszych chwil dla ogrodnika jest czas pierwszych wiosennych zbiorów warzyw, które przypadają często na maj. Można już wtedy zbierać szpinak, rzodkiewkę i pierwsze liście lub młode główki sałaty, a także szczypiorek czy szczypior z cebuli dymki, koper i aromatyczne liście innych wcześniej posadzonych lub wysianych ziół. Nie należy przy tym zapominać, że maj to także miesiąc wysiewu kolejnych warzyw, które będziemy mogli zbierać latem, jesienią, a nawet zimą. Jest to też miesiąc, który możemy podzielić na dwie części, ważne z punktu widzenia wysiewu roślin. Pierwsza część do dni określanych jako zimni ogrodnicy, kiedy można się jeszcze spodziewać nocnych przymrozków, i druga część już po 15 maja, kiedy pogoda z wiosennej zmienia się na letnią i nie odnotowuje się już raczej silnych spadków temperatury. W pierwszej części maja, bezpośrednio do gruntu, możemy wysiewać te warzywa, którym nie przeszkadzają chłody i do których zaliczyć możemy na przykład rzodkiewkę, rzodkiew, sałatę i marchew. Jeżeli sięgniemy po nasiona tych roślin w drugiej połowie miesiąca, zwróćmy uwagę na odmiany. W przypadku marchwi powinna to być marchew średnio późna lub późna. W przypadku rzodkiewki i sałaty dobrze byłoby sięgnąć po tak zwane odmiany letnie, które nie mają tendencji do wybijania w pęd kwiatostanowy tak szybko jak ich inne tradycyjne odmiany. Przez cały miesiąc wysiewać możemy buraki, zarówno korzeniowe, ćwikłowe, jak i liściowe, w przeróżnych odmianach. A w drugiej połowie miesiąca, bezpośrednio na grządki, można siać już warzywa ciepłolubne, które nie znoszą i nie przetrwają przymrozków i do których zalicza się między innymi ogórki i inne warzywa dyniowate, fasolę i fasolkę szparagową oraz kukurydzę. Najogólniej ogórki dzieli się na odmiany gruntowe, z których przygotowuje się przeróżne przetwory, i odmiany sałatkowe, do bezpośredniego spożycia. Natomiast do pozostałych warzyw dyniowatych zalicza się bardzo szeroką gamę roślin, od dyni olbrzymiej, chyba najbardziej znanej, i jej różnych odmian o zróżnicowanych kształtach i wielkości owoców, poprzez dynię piżmową, makaronową, tykwę i mniejsze kabaczki oraz patisony, do cukinii, które zajmują na grządce stosunkowo najmniej miejsca. Fasolę i fasolkę szparagową tyczną w różnych odmianach zaleca się siać od połowy do końca maja. Natomiast karłową fasolkę szparagową można siać od 15 maja do połowy lipca. Warto więc rozłożyć sobie jej wysiew w czasie i robić to etapami, na przykład co 2 tygodnie, żeby przez cały sezon mieć dostęp do świeżych, smacznych strąków. Kukurydzę można wysiewać współrzędnie, na przykład z warzywami dyniowymi. Aby przedłużyć okres zbioru kolb, podobnie jak fasolkę szparagową, możemy warzywo to wysiewać partiami, na przykład co tydzień, mniej więcej do połowy czerwca. Maj to także czas przygotowywania kolejnych rozsad, tradycyjnie lub na rozsadniku w ogrodzie czy inspekcie. I do warzyw wysiewanych w tym miesiącu na rozsady zaliczyć można takie rośliny jak na przykład brokuł, kalafior średnio późny i późny, kalarepa późna, brukselka, jarmuż, endywia i koper włoski. Jest to również czas sadzenia rozsad przygotowywanych w marcu i kwietniu lub zakupionych w tym miesiącu. Takich roślin jak na przykład pomidory, papryka, bakłażan, seler, por, ogórki i inne warzywa dyniowate oraz warzywa kapustne. Częstym problemem pojawiającym się w maju jest to, że chcielibyśmy uprawiać więcej warzyw i wysiać lub posadzić kolejne, ale po pracach i wysiewach marcowych oraz kwietniowych nie mamy już miejsca. Rozwiązaniem tego problemu może być uprawa warzyw w donicach lub na podwyższanych grządkach, które mogą stanąć w dowolnym miejscu w ogrodzie, a nawet na tarasie lub balkonie. W donicach, nawet stosunkowo niewielkich, doskonale będą się czuć i planować między innymi takie rośliny jak miniaturowe pomidory, ostra papryka czy sałata oraz wiele ziół. W większych donicach uprawiać możemy też na przykład bakłażany, słodką paprykę, rzodkiewkę czy kalarepę. A na podwyższanych grządkach sadzić i siać możemy już praktycznie wszystko. Podwyższane grządki możemy zbudować samodzielnie według własnego projektu lub zakupić gotowe moduły. Jeden moduł daje nam niską grządkę,
którą wypełniamy podłożem do warzyw lub podłożem uniwersalnym i którą możemy umieścić bezpośrednio na ziemi, a jeżeli chcemy ją mieć na przykład na tarasie lub balkonie, to możemy umieścić ją na przykład na europalecie. W takim wypadku całość warto jeszcze wyścielić od środka folią, w której robimy otwory drenażowe, żeby nadmiar wody z opadów deszczu lub podlewania mógł swobodnie wypływać. Decydując się na wyższą grządkę z dwóch lub trzech modułów, warto zastosować wypełnienie składające się z trzech elementów. Pierwszym na samym dnie są zrębki. Mogą to być na przykład zrębki pochodzące z drzew iglastych, które zapewniają dobry drenaż i przewietrzenie wysokiej grządki. Kolejną, środkową warstwą jest kompost, który stanowi magazyn naturalnych substancji odżywczych dla później wysianych lub posadzonych w tym miejscu warzyw. Warto pamiętać, że im więcej planujemy uprawiać roślin na takiej grządce i im gęstsze będą nasadzenia, tym więcej składników pokarmowych będzie im potrzebnych. Trzecią, najwyższą warstwą wysokiej grządki jest wybrane podłoże. Może to być podłoże uniwersalne, podłoże do warzyw, czy nawet podłoże kwiatowe, jeżeli zamiast warzyw planujemy na takim podwyższeniu uprawiać na przykład rośliny kwitnące. Jeżeli planujemy na wysokiej grządce uprawiać borówki lub inne rośliny kwasolubne, należy użyć podłoża kwaśnego. Po wypełnieniu wysokiej grządki możemy ją zostawić na dzień lub dwa, żeby ziemia nieco osiadła, lub od razu przystąpić do sadzenia czy wysiewania ulubionych roślin, które pielęgnujemy dokładnie tak samo, jakby rosły w tradycyjnym warzywniku. Życzę udanych i obfitych plonów z majowych wysiewów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.